Dzień dobry. Na dzisiejszy spacer zapraszam Was do Ogrodu Saskiego. Zastanowimy się między innymi, co jest nie tak z dzisiejszym ogrodem oraz jak być może można to naprawić. Oraz skąd w naszych Łazienkach wziął się prysznic. Jak zawsze, kody czasowe i bibliografię znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. A jeśli doceniasz to, co robię, możesz mi postawić kawę także z linku, który jest w opisie poniżej. Serdeczna prośba o kliknięcie łapki w górę to mi bardzo, bardzo pomaga walczyć z algorytmami YouTube'a. Dość gadania, zapraszam na spacer. Z dzisiejszym ogrodem saskim jest jak było z demokracją ludową, to znaczy nie było ani demokracji, ani władzy ludu. Powyższa teza może być kontrowersyjna, ale przypatrzmy się historii tego miejsca i temu, jak ono wygląda dziś. Po pierwsze, ogród saski był tylko pewnym elementem większego założenia architektonicznego czasów sasów, czyli osi saskiej. Od krakowskiego przedmieścia przez plac pałac, ogród aż po koszary mirowskie i z tej osi saskiej wiele nam dziś nie zostało, bo mamy tylko część koszar na Mirowie i tyle. Ogród saski wpisywał się też w program, który zwiesie między dziedzińcem a ogrodem. I o ile dziedziniec mamy, to dzisiejszy plac Piłsudskiego to pałacu nie ma. Co więcej, to co my rozumiemy przez pałac Saski czyli ta budowla z arkadami to przebudowa z XIX wieku, zatwierdzona przez Iwana Paskiewicza na zlecenie prywatnego właściciela Iwana Skwarcowa. Kiedy więc budynek był wysadzany w powietrze przez Niemców w 1944 roku to nie był to ani pałac, a już z pewnością nie był Saski. I to oczywiście rodzi pytania o sens odbudowy pałacu w tym kształcie zimnego petersburskiego klasycyzmu, który został określony przecież przez zaborcę Paskiewicza. Jeśli odbudowujemy pałac, jako pewien rodzaj czy pewien symbol zwycięstwa nad Hitlerem, co jest jakoś tam zrozumiałe, to stawiamy budowlę, którą chciał tu rosyjski namiestnik za cara i która z Sasami nie ma nic wspólnego. Wisienką na torcie jest spec specustawa, która określa warunki odbudowy, nie zamierzam jej tu omawiać, bo to nie jest dzisiejszy temat, ale jest tam kilka ciekawych kwiatków. Komentarze są wasze, tylko proszę najpierw przeczytajcie tę ustawę. Rzecz druga to sam ogród. Widzicie teraz różne stadia rozwoju ogrodu, bo ostateczną formę osiągnął on dopiero za augusta III, czyli 1730-40 i tu ważna uwaga, august drugi mocny otwiera ogród dla mieszkańców Warszawy już w maju 1727 roku i jest to pierwszy w Polsce, jeden z pierwszych w Europie otwartych ogrodów miejskich. Oczywiście tę otwartość trzeba tutaj wziąć pewien cudzysłów, ale o tym za. Za chwilę. Teraz patrzymy z zachodu, czyli od strony dzisiejszego placu żelaznej bramy. To, co widzimy od razu, to to, że jest to ogród w stylu francuskim. Szybka ściąga, ogród w stylu francuskim, wbrew intuicji, jest uporządkowany, symetryczny, a ogród w stylu angielskim to ten drugi. I nawet nie zagłębiając się w jakieś filozoficzne założenia, od razu widać, yy, że. Taki ogród ma pokazywać triumf człowieka nad naturą. Tu nie ma miejsca na jakieś rośliny, które żyją sobie własnym życiem. Druga rzecz to ten XVIII-wieczny ogród, jest sposobem wyjścia pałacu na zewnątrz, i stąd w ogrodzie są mniejsze lub większe elementy architektury ogrodowej i rzeźby. W związku z tym w tej centralnej osi mieliśmy dwie główne budowle. Od strony placu, żelaznej bramy, mamy żelazną bramę. Stąd oczywiście nazwa placu i późniejszego osiedla. Żelazna brama zamykała ogród od zachodu i była ozdobiona herbami Polski i Litwy z jednej strony, a z drugiej był herb wetynów i elektroski kapelusz. Jeśli ktoś ogląda mnie z Wrocławia, to podobny motyw kapeluszy elektroskich znajdzie na kamienicy pod siedmioma elektorami na rynku. Ale wracamy do Warszawy dla porządku. Żelazna brama stała tu, gdzie dziś mamy ten pas zieleni między dwoma nitkami marszałkowskiej. Drugą budowlą, która rzuca się w oczy patrząc z tej strony jest wielki salon. To była altana z salą balową, 21 metrów wysokości ponad 300 m2 powierzchni, więc całkiem całkiem taka altana ogrodowa. Wewnątrz była sala balowa, były miejsca na orkiestrę oraz w tych dolnych partiach po obu stronach były przestrzenie, gdzie można było odpocząć czy coś zjeść. Przenieśmy się zatem do XVIII wieku za pośrednictwem widoku miasta, jaki wyszedł spod pędzla kaneletta. To jego plac żelaznej bramy. Widzimy tu mnóstwo interesujących szczegółów, ale zwrócimy uwagę tylko na trzy miejsca. Na pierwszym planie, po lewej stronie, Pałac Lubomirskich. To jest ten pałac, który został obrócony w XX wieku, tak aby zamykał oś. Saską. Lwy są z innego miejsca. Początkowo stały przed gmachem MONU, potem przed Wojskową Akademią Polityczną, skąd na rozkaz Jaruzelskiego zostały tu sprowadzone. Zresztą przy Banacha zostały dwie podstawy po nich, ale to tylko taka ciekawostka. Ważne, że pałac został obrócony, bo to nam jeszcze wróci na samym końcu tej historii. Wracając do kanaleta, widzimy żelazną bramę, a za nią ogród Saski i dominujący wielki salon. Ale zwróćcie uwagę, że przez te trzy prześwity w tej budowli widzimy też pałac Saski. Dla porządku, wielki salon znajdował się w ogrodzie w tym miejscu, ale tu warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną ciekawą rzecz. Jest tu wmurowana dziś tablica pamięci Polaków poległych w II wojnie, i to jest część łuku triumfalnego, który miał tu stanąć. Nawet wlano fundamenty, i one są z nami tu do dziś w ogrodzie to są te elementy w trotuarze. Łuk ostatecznie nie powstał, plany zarzucono bodajże w 1970 roku, ale mamy pewną pozostałość po tym łuku. Orły, które znajdziemy dziś w katedrze polowej wojska polskiego, pochodzą właśnie z tego łuku, oczywiście dorobiono im potem tylko korony. Wspominałem, że ogród saski był pewnym przemyślanym założeniem, oraz że był sposobem wyjścia pałacu na zewnątrz i stąd mieliśmy w ogrodzie pewne formy architektoniczne. I mamy dziś 21 rzeźb w ogrodzie, ale jest tu kilka uwag. Niektóre rzeźby są z XVIII wieku, inne z XIX. Pierwotnie mieliśmy ich około 70, zostało jak mówiłem, 21 i były one rozmieszczone wedle jakiegoś pomysłu. Dziś stoją zasadniczo przypadkowo. Co więcej, pierwotnie nie były podpisane, ponieważ wszyscy wiedzieli, co oznaczają. Podpisy zaczęto umieszczać dopiero w XIX wieku, kiedy zapomniano znaczeń, więc o pomyłki nie było trudno. I dla przykładu. Podpis tu głosi geografia, podczas gdy jest to sprawiedliwość. Naszyjnik z okiem mówi, że nic się przed sprawiedliwością nie ukryje, a lustro i linijka to powojenne dodatki. Prawdziwa geografia stoi tu. Pod jej stopą jest kula ziemska, co jest oczywiste. Mniej oczywiste dlaczego trzyma w ręku książkę z twierdzeniem Pitagorasa, a nie kwadrant, czyli taki przyrząd do wyznaczania położenia gwiazd, między innymi. To wina pomyłki w druku. Ale po kolei, wspomniałem, że rzeźby pierwotnie nie były podpisane, ponieważ wszyscy znali język alegorii. To zasługa niejakiego Cezarego Ripy i jego dzieła pod tytułem Ikonologia. Dziś ten traktat jest dostępny także w języku polskim, ale w 19. Wieku pozostawał nieznany. I teraz Ripa, kiedy opisywał geografię, mówił o kwadrancie geometrycznym, ale drukarz zgubił literkę n i mamy kwadrat. Rzeźbiarz czytając kwadrat zapewne skojarzył, że pasuje do tego twierdzenie Pitagorasa i taki mamy efekt. Jowisz. Tak orzeczono w XIX wieku, ponieważ skojarzono, że atrybutem Jowisza był orzeł. Problem w tym, że Jowisz nie był przedstawiany jako młodzieniec to w końcu rzymski odpowiednik Zeusa plus Jowisz nie był przedstawiany w zbroi, bo tak naprawdę ta rzeźba to intelekt. Korona to rządza wiedzy, zbroja to odporność na głupotę spojrzenie na orła mówi, że człowiek przewyższa intelektem to zwierzę, które przecież samo w sobie jest symbolem wysokich lotów. Z definicji moja ulubiona historia to też nie jest historia, tylko rozum. Ale nie chcę was zanudzać omawianiem każdej rzeźby i każdej budowli jaka przez wieki. Była w Ogrodzie Saskim. Od tego jest bibliografia w opisie tego filmu, bo trzeba wam wiedzieć, że w tym miejscu mieliśmy takie budowle jak cukiernia, palmiarnia, pierwszy plac zabaw dla dzieci, czy pierwszy w Polsce wolno-stojący budynek teatru w takim włoskim stylu. Przy okazji też przypomnę, że o tej świątynce i związanej z nią fontannie czy zegarze słonecznym mówiłem w poprzednich filmach. Trzecia rzecz, która odróżnia ogród saski z przeszłości od tego miejsca dziś to. Dostępność. To prawda, że ogród Saski był pierwszym publicznym ogrodem w Warszawie i w Polsce, bowiem został otworzony 27 maja 1727 roku, ale są pewne zastrzeżenia. Otóż była część dostępna dla ludu i część dostępna tylko dla króla i królowej. Ważniejsze jednak, że otworzenie ogrodu nie oznaczało, że każdy mógł do niego wejść. Wstęp do ogrodu był płatny i mogli wejść do niego tylko ludzie dobrze ubrani, co z definicji uniemożliwiało wstęp ogromnej liczbie Warszawiaków. To też tłumaczy, dlaczego na zdjęciach z XIX wieku w ogrodzie mamy zawsze elegancko ubrane kobiety, mężczyzn czy nawet dzieci. Zobaczcie tę pocztówkę prawdopodobnie z początku XX wieku po lewej stronie stoi strażnik. Jego zadaniem było niewpuszczanie do ogrodu Saskiego ludzi źle ubranych, ludzi z paczkami, ludzi wyglądających na służących, hałatowych Żydów, przedstawicieli tzw. brudnych zawodów itd. Takie y, ograniczenie, taka ograniczona dostępność ogrodów to nie była tylko specyfika ogrodu saskiego. Na przykład w ogrodzie letnim w Sankt Petersburgu obowiązywały peruki, a królewski ogród w Londynie, jakim jest Hyde Park, w XIX wieku był niedostępny dla klasy pracującej. I w ten płynny sposób przechodzimy od Przedstawicieli tzw. brudnych zawodów, którzy nie byli wpuszczani do ogrodu Saskiego, do tematu prysznica w naszych łazienkach i nie opuszczamy wbrew pozorom ogrodu Saskiego. Bierzemy bowiem broszurę z 1842 roku i czytamy w niej: cytuję. Od kilku lat, mianowicie od czasu wsławienia się metody prysznica leczenia zimną wodą, upowszechniły się w Warszawie letnie kąpiele wiślane. Koniec cytatu. Zwraca uwagę, że prysznic jest tu pisany wielką literą. Chodziło bowiem o tego człowieka. Spróbujcie teraz przeczytać. Jego nazwisko i wyda się Wam ono znajome. To był człowiek nieuczony, który w młodym wieku doznał jakiegoś wypadku, a ponieważ rodzina była uboga. To nasz bohater przypatrywał się, jak zwierzęta szukają ratunku po zranieniach w zimnych strumieniach i sam zastosował taką terapię u siebie. Potem u znajomych. I sąsiadów, i w ten sposób w 1826 roku powstało uzdrowisko. Dziś jego uzdrowisko w czeskim Jeseniku jest potężnym ośrodkiem hydroterapii. Jest w tym uzdrowisku też polski akcent, ponieważ leczyli się w nim Polscy powstańcy, listopadowi i styczniowi. Dlatego też jest pomnik z polskim napisem: Jak widzicie, Bóg go natchnął chodzi oczywiście o prysznica by najłagodniejszym, a najskuteczniejszym środkiem wodą cierpiących ratował. I faktycznie pan Prysznic, zwany wodnym doktorem zalecał prysznic z zimnej wody, okłady z wody i picie dużej ilości wody czyli coś podobnego, jak zalecają teraz lekarze podczas fali upałów. Ktoś powie, co to za osiągnięcie, żeby leczyć wodą? To przypomnę, że jesteśmy w połowie XIX wieku i mamy na przykład wojnę krymską, i dopiero wtedy lekarze dokonują ciekawego odkrycia. Otóż te same rany leczone w szpitalach polowych goją się lepiej niż leczone w szpitalach stacjonarnych w miastach. Okazuje się bowiem, że kluczem jest tutaj dostęp do świeżego powietrza. I stąd dopiero pomysł, który dla nas jest oczywistością, żeby po pierwsze chorych segregować, a po drugie, umieszczać w osobnych, przewiewnych pawilonach. I za tym idzie architektura szpitali, jaką znamy do dziś. To dr Ignacy Semmelweis, też połowa XIX wieku, Wiedeń lekarz-położnik, zauważył ogromną śmiertelność rodzących kobiet i ciekawą zależność. Mianowicie, że jeśli poród odbierała pielęgniarka, to śmiertelność była niższa niż gdy poród odbierał lekarz. Potem zmarł kolega naszego doktora z objawami podobnymi do objawów kobiet na porodówce. Kiedy się okazało, że ów kolega podczas sekcji zwłok został zraniony przez swojego asystenta, dr Semmelweis skojarzył fakty. Otóż lekarze z prosektorium szli na porodówkę nie myjąc rąk. Zatem nasz doktor nakazał mycie rąk i na jego odcinku śmiertelność wyraźnie spadła. Co więcej, udowodnił on swoje obserwacje statystycznie, bo wtedy o bakteriach jeszcze niewiele wiedziano, to są czasy przed kochem. Czy pasterem, ale środowisko naukowe go odrzuciło. Doktor Semmelweis załamał się, znalazł się w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zmarł. Niektórzy mówią, że został tam pobity przez pielęgniarza. Dziś mycie rąk w szpitalach jest czymś oczywistym, w połowie XIX wieku nie było. Ten przydługi wątek był potrzebny, żeby wyjaśnić popularność metody prysznica z broszury oraz żeby wyjaśnić, skąd wziął się prysznic w naszych domach. Ale co to ma wspólnego z ogrodem Saskim? Otóż w naszym ogrodzie istniał Instytut Wód Mineralnych, mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz widzicie na mapie. Nie był to pierwszy taki ośrodek w mieście, bowiem pierwszym był Instytut Wód Mineralnych Sztucznych, mieszczący się w ogrodzie za. Pałacem pod czterema wiatrami. Wtedy był tam też Hotel Dresdeński, a ogrody między pałacem pod czterema wiatrami i ogrodem Krasińskich łączyła ta brama, którą niestety rozebrano po wojnie. I to było niezwykle popularne miejsce w Warszawie. Tu, między innymi, po raz pierwszy wprowadzono wodę sodową, która się znakomicie u nas przyjęła. Niestety rozbudowa sąsiedniej dzielnicy żydowskiej, czyli Nalewek spowodowała, że popularność tego miejsca spadła, a w 1847 roku mamy już konkurencję w ogrodzie saskim. Wypada jeszcze wyjaśnić, czym były wody mineralne sztuczne, więc sięgamy do periodyku z tamtych czasów i czytamy: Wyrabianie sztucznych wód mineralnych uskutecznia się przez rozpuszczenie pierwiastków w wodzie. Nasz instytut w Ogrodzie Saskim, projektowany przez Marko niego, wzorowany na termach Dioklecjana, miał galerię, salę do wydawania wód z kranami, to zresztą było znakomite miejsce do podrywania dziewcząt, oranżerie, ogródek z fontanną, kawiarnię, muszlę koncertową, były też w pewnym okresie przynajmniej wanny na kąpiele mineralne. Zresztą widzicie to miejsce teraz na rysunkach i zdjęciach, można sobie zatem wyrobić zdanie jak... Piękną architekturę tu mieliśmy, nic dziwnego, że było to bardzo popularne miejsce nie tylko kuracji, ale też i miejsce spotkań. Nie dla wszystkich jednak to miejsce w Ogrodzie Saskim było tak przyjemne. i Nie mam tu na myśli czasów Stanisława Grzesiuka, który śpiewał w Saskim Ogrodzie koło fontanny, jakiś się frajer przysiadł do panny, tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Chodzi o zamach na namiestnika Aleksandra Nikołajewicza Ludersa z 1862 roku, bo Rosjanin ten zazwyczaj spacerował sobie w Ogrodzie Saskim przed pracą na zamku królewskim i lubił popijać tutejszą sztuczną wodę mineralną. Trudno go było też nie poznać, ponieważ uwielbiał paradować, obwieszony medalami. I tak też było 27 czerwca, kiedy spotkał na swojej drodze zamachowca z frakcji tzw. sztyletników czyli carskiego porucznika ukraińskiego pochodzenia, Andrieja Potiemnie. Strzał padł prawdopodobnie w Instytucie lub w drodze między Instytutem a Mleczarnią. Tak, w ogrodzie była mleczarnia i w epoce bez lodówek świeże mleko było w Warszawie Rarytasem. W każdym razie namiestnik przeżył zamach, a zamachowiec zbiegł. Żeby sprawa była jasna, ten zamach nie był niczym niezwykłym w tamtym czasie w Warszawie. Mimo sielskiego obrazu, jaki wyłania się z opisu Ogrodu Saskiego, Warszawa była w tamtym czasie jak u Mickiewicza, jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, lecz wewnątrz ognia 100 lat nie wyziębi. To podskórne wrzenie zaczęło się podczas. Pogrzebu generałowej Sowińskiej, wdowy po tym generale Sowińskim. Potem mieliśmy masakry, liczba mnoga nie jest tu przypadkowa. Z 1861 roku i pogrzeb pięciu poległych stan wojenny, zamach na kolejnego namiestnika Romanowa, próbę zamachu na magrabie wielopolskiego, aż do najbardziej spektakularnego zamachu na namiestnika Berga, którego ślad mamy w języku do dziś. Zapewne znacie wyrażenie Ideał sięgnął bruku. To cytat z poematu Norwida pod tytułem Fortepian Chopina. Tło historyczne jest takie, że 19 września 1863 roku, więc za chwilę mamy rocznicę, Teodor Berg, namiestnik, jechał powozem z Belwederu na Zamek Królewski i obok Pałacu Zamońskich. Nagle z mieszkania na czwartym piętrze tego właśnie pałacu posypały się na namiestnika bomby. Namiestnik ocalał, ale rozpoczęły się represje, między innymi żołnierze, którzy wkroczyli do pałacu, weszli też do mieszkania siostry Chopina Izabeli i wyrzucili fortepian mistrza na Bruk. Jedni mówią, że przez okno, inni, że po prostu został on wyniesiony i rzucony na trotuar. Fakt jest taki, że wyrażenie o ideale sięgające. Jest z nami do dziś. Dla porządku powiem, że tylko między styczniem 1863 roku a styczniem 1964 roku dokonano w Warszawie 47 zamachów, w których zginęło 24 ludzi. Wracając do Grodu Saskiego, było tu jeszcze wiele ciekawych budowli, m.in. zakład leczenia kumysem i kefirem. Później tu będzie giełda. W tym kontekście ciekawa jest historia kefirów w Warszawie. Widzicie teraz zdjęcie kiosku z kefirem z lat 30. XX wieku. W tle jest ulica piękna wtedy Piusa XI. Warto jednak zwrócić uwagę na nazwisko. Sigalinowie przyjechali z Gruzji do carskiej Warszawy i tu. Klaudia Sigalina przywiozła ze sobą grzybki fermentacyjne i tak na ulicy królewskiej 31 rozpoczęła się produkcja kefiru. Klaudia była babcią Józefa Sigalina, komunisty, który po wojnie odbudowywał Warszawę i budował m.in. pałac kultury i nauki. Przypatrzmy się teraz, jak wyglądał typowy dzień w ogrodzie saskim. Otóż rozpoczynał się o godzinie 5 rano, kiedy otwierano bramy i najpierw pojawiali się jeżdżący na ówczesnych rowerach. Potem tak zwani hydropaci, którzy korzystali ze studni, jakie były w ogrodzie. Około siódmej rano pojawiali się kuracjusze idący do wód. Ci byli eleganccy i zamożniejsi od wcześniej wspomnianych hydropatów. Następnie przychodziły opiekunki z dziećmi oraz guwernantki. Dzieci bardzo lubiły mleczarnie, bowiem dojenie krowy wtedy, jak i dziś w Warszawie, było ogromną atrakcją. Mleczarnia była po prawej stronie od Instytutu Wód. Około godziny 13 pojawiały się kobiety chwalące się swoimi strojami, oraz mężczyźni chwalący się swoimi damami, a także młodzieńcy na ławeczkach komentujący wygląd dziewcząt i pani. Jeśli ktoś oglądał mój film o Starymkiewiczu, to tam o tym wspominałem. Szczególnym punktem obserwacyjnym była cukiernia Lesla z taką półrotundą od strony. Ogrodu. Wieczorem po zamknięciu sklepów zjawiali się tu mieszkańcy, na przykład na przedstawienia lub inne atrakcje. Wiemy, że w ogrodzie na przykład dwa razy do roku były zabawy dobroczynne loty balonem. Zresztą teraz widzicie powiedzmy zdjęcie brandla właśnie z tego lotu balonem, a także na przykład były zabawy, tak jak zabawa kwiatowa z 1866 roku, gdzie ogród oświetlało 10 tysięcy lamp i gdzie zorganizowano pokaz sztucznych. Ognij. Alejki miały też swoje zwyczajowe nazwy, jak na przykład Aleja Literatów czy Alejka Piastunek, co miało bardzo praktyczny wymiar, gdyż alejka piastunek dawała większe szanse na zaloty niż alejka emerytów. Jeśli już o emerytach mowa, to ta grupa wraz z urzędnikami gromadziła się najczęściej przy kiosku z gazetami ten kiosk był też słupem reklamowym oraz przy sadzawce. Ta sadzawka powstała po tym, jak Wybrano ziemię i zrobiono z niej sztuczne wzgórze pod ten wodozbiór, pod tę świątynkę. Oraz miała też znaczenie praktyczne, bowiem sadzawka miała zbierać nadmiar wody z tegoż wodozbioru, co na początku się nie udało, bo grunt był zbyt luźny i zalano piwnicę pałacu Brula. Więc w sadzawce postawiono klomby i fontannę z chłopcem. Dopiero potem uszczelniono dno, a w zimie sadzawka była lodowiskiem, na którym tańczono w rytm. Jaki wygrywała orkiestra. Ogród zamykano o 23:00, zamykali go strażnicy, dając o tym znać gościom za pomocą grzechotek. W naszych czasach, czyli podczas II wojny. Ogród został zamknięty dla Polaków, a po wojnie, definitywnie odcięto przez tory tramwajowe zachodnią część ogrodu, ale uszanowano dawną linię drzew. I dlatego w tym miejscu ulica Marszałkowska i tory tramwajowe nie idą prosto, tak jak mogłyby iść w stronę placu bankowego, ale po takim łuku. To jest to właśnie uszanowanie dla tej starej linii drzew Ogrodu Saskiego. W 1950 roku usunięto resztki dawnego ogrodzenia oraz przyłączono do Ogrodu Saskiego ogród przypałacowy Zamońskich, czyli ten ogród przy Pałacu Błękitnym. Zresztą, z tego co pamiętam, jakiś czas temu jeden ze spadkobierców zamońskich odzyskał hektar Ogrodu Saskiego, ale to jest inna historia. Przyłączono też ogród Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli ten przy Pałacu Brula. I dopiero wtedy Ogród Saski stał się tym, czym jest Dziś, czyli miejskim parkiem z historyczną nazwą. Czy to wszystko, co można powiedzieć o Ogrodzie Saskim? Oczywiście nie. Pominąłem tu bardzo, bardzo wiele faktów i budynków, jak na przykład fakt, że ogród był terenem ćwiczeń wojskowych, jak fakt, że Napoleon wypasał tu swoje konie, oraz na przykład fakt, że był tu budynek, gdzie młode matki uczono, jak karmić swoje dzieci, ale od czegoś macie bibliografię w opisie tego filmu poniżej. Ja bowiem chciałbym się skupić teraz na pewnym projekcie przebudowy tego miejsca, jaki się pojawił w 2017 roku, który nawiązywał do historii tego miejsca. Jest to projekt praca magisterska pana Krzysztofa Moskały. Namiary na tę pracę też są w bibliografii. Nie jestem architektem, ale od razu widać, że jest tu inspiracja pierwotną osią saską. I nie jest to jednak makieta historyczna, bo z tego co. Czytałem opis tej pracy. Mamy tu beton architektoniczny z odciśniętymi detalami historycznymi. Dzięki temu, na przykład, grób nieznanego żołnierza odcina się od tej wersji pałacu, który byłby odbudowany. A na środek Placu Piłsudskiego w końcu wędruje pomnik marszałka, bo dziś, jak pewnie wiecie, marszałek Piłsudski pilnuje parkingu. Od strony ogrodu wraca w nowoczesnej formie wielki salon. To już nie jest altana czy sala balowa, ale właściwie taki łuk triumfalny. Jest uszanowana geometria ogrodu, ta, którą znamy z czasów saskich. Wraca nam oranżeria. Marszałkowska idzie nam dołem, tunelem. Yy, wraca żelazna brama oraz ogród automatycznie otwiera się na plac żelaznej bramy. Oczywiście nikt pałacu lubomirskich z powrotem przesuwał nie będzie, ale zwróćcie uwagę, że za pałacem są zaznaczone takie łuki na trotuarze, które pokazują, że był on przesunięty. Projekt idzie dalej w kierunku Halmirowskich i ulicy Chłodnej, ale to nas mniej interesuje. Ja chciałem tylko pokazać, że ten projekt oczywiście może się podobać lub nie, ale odniesienia do historii w nowoczesnej formie mu odmówić nie można. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer Wam się podobał i już nigdy nie będziecie chodzić po ogrodzie saskim w ten sam sposób. Do następnej historii!